Rozegraliśmy dzisiaj, panie trenerze, bardzo trudne spotkanie z wiceliderem rozgrywek Stalą, AZS Nysa. Wygraliśmy 3-2, chociaż mogliśmy to spotkanie zakończyć wcześniej i zdobyć 3 punkty, ale mimo wszystko z 2 punktów należy się cieszyć i podkreślać, że to jest sukces. Sukces, bardzo się z tego cieszę. Ja wiem, że zawsze każdy jest taki, że chciałby więcej. Uważam, że Biały zszedł, jeżeli uważał, że go ta noga boli, to ma rację, no bo będzie nam potrzebny w następnych meczach w tym momencie, a trudno powiedzieć, co by było w tym momencie. Ja tu chciałbym podziękować Karolowi, że podjął decyzję, zagrał, mimo bólu palca, to było widać przecież, a nam dużo pomógł. I w tym momencie, no mogłoby być te 3-0, no byłoby bardzo fajna sprawa. Ale ja wiedziałem, że to tak łatwo do końca nie będzie. Jasne, ale Karol wszedł, rozegrał bardzo dobre zawody. Zresztą Damian Boruch na środku siatki zaprezentował się też nieźle. Ale były w naszej grze momenty, kiedy z pewnością mógł pan dokonać zmiany i przykładowo dać chwilę rozgrywającemu odpocząć, popatrzeć, żeby popatrzył z ławki, jak to wygląda na boisku i żeby trochę te emocje opadły, bo był bardzo podemocjonowany. Tak samo w przypadku atakującego, no Damianowi Wdowiakowi były momenty, że przez dłuższy czas nie szło. Czy nie myślał pan o tym po prostu, żeby, dobrze, zrobię jeszcze jedną, drugą zmianę, żeby to trochę uspokoić? Ja było widać to nawet, że rozmawiałem i z jednym, i z drugim w tym momencie. I to nie była tylko moja decyzja również, bo ja też tak myślałem, bo nawet z Wodkiem rozmawiałem, Nowaczykiem. I Piotrek powiedział wyraźnie, czuję się dobrze, chcę grać i chcę walczyć. No, ja mówię, odpoczniesz, popatrzysz, opanujesz się. Nie, ja muszę walczyć, ja chcę wygrać, nie ma rozmowy. I ja wiem, że czasami to jest moja decyzja, ja powinienem to podjąć w tym momencie. Tak samo czy odnośnie Wdowiaka, ale chłopak chciał walczyć, chciał grać, czuł się dobrze. Ja uważam, że miał tam niektóre momenty, ale uważam, że grał dobrze. I uważam, to było poza w Krakowem, to był jego najlepszy mecz drugi w lidze, który tutaj zagrał u nas. Jasne, dopisaliśmy do swojego konta kolejne 2 punkty, bardzo ważne, bo jak widać w spotkaniach przed własną publicznością potrafimy je zdobywać i to w tym sezonie z pewnością będzie dla nas kluczowe. No ale przed nami kolejny bardzo trudny wyjazd, jedziemy do Wrześni, w której nigdy o punkty nie było nam łatwo. No i tutaj zadanie przed chłopakami, no żeby wreszcie się na tym wyjeździe przełamali i powalczyli i pokazali, że potrafią tak samo walczyć w hali imienia Marka Gołasia, jak na terenie rywala. Ja też tak bym chciał, ale to nie jest takie proste. Ja muszę patrzeć na to, z kim nagram na wyjeździe, a który ma mecz u siebie. Nie wiem, w jakim stanie będzie Biały. Jeżeli bym musiał ryzykować, to nie. Niech on będzie mi tu potrzebny, będzie mi na spałę, z którym my realnie możemy wygrać. Jeżeli będzie Karol miał problem z ręką, też nie zagra, będę wolał, nie zagra młody, niech Karol wypocznie, będzie gotowy. Także ja uważam, że tu trzeba trochę rozsądku. W jakim stanie będzie Piotrek po 5-setowym meczu, też nie wiem. Czy Adaś nie powinien wyjść i zagrać? I w tym momencie ja korzystam z tego. Także ja mam takie w tym momencie takie szybkie myślenie na ten temat, że ja muszę myśleć to, co do przodu, bo mam przed sobą teraz bardzo ważne mecze. Pomijając Wrześnie, to później mamy Spałę i zespoły z dolnego końca, które są bardzo ważne. Ja chcę mieć ludzi do dyspozycji, no. To są ważne punkty. Jasne, no. Liczymy na to, że Pekpol przynajmniej podejmie walkę i na wyjeździe z Chris Paulem będziemy oglądać zespół dobrze grający i no, który też bym tego spróbuje chciał, przywieźć to chociażby jeden punkt. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Super by było.